Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie kolejny odcinek z Powerplaya, a w tym odcinku sobie wylosuję postać, oczywiście na kole, wylosuję jaką postacią będę grał cały sezon Powerplaya. Oczywiście będziecie widzieć, tak jak to było w poprzednim odcinku z Powerplaya, gdzie grałem cały sezon z randomami, więc ja już przechodzę właśnie do losowania i zobaczmy, jaką postać mi wylosuje, ale jeszcze przed tym, jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja już przechodzę do losowania. Dobra, ja już jestem na kole, losujemy i zobaczymy, czym będę grał całe 2 tygodnie Powerplaya, więc ja już losuję i mam nadzieję, że będzie to coś dobrego i będzie to Jhin. Więc całe 2 tygodnie będę grał Jhinem, zobaczymy jak wyjdzie, a teraz już przechodzę do zagrania pierwszego dnia. Dobra, 2 gierki zagrane, lecimy z ostatnią. Będę ten cały sezon też grał z hardcorem, ja będę grał po prostu cały czas Jhinem, a hardcore będzie sobie tam wybierał postacie jakie chce. Bo w sumie tak drugi odcinek, gdzie znowu z randomami, no to chyba średnio, a wydaje mi się, że wystarczy to, że będę grał cały sezon Jhinem. Ale teraz już przejdźmy do gier. Poprzednie 2 gry udało się wygrać z Epic Winem, więc mam 66 punktów aktualnie. Zobaczymy, czy to też się uda wygrać z Epic Winem. Na razie no próbujemy tutaj Shelly. Czy ta Shelly da radę? No niestety nie. No i niestety trafił to. No Mortis męczy strasznie, szkoda. Szkoda, że ta Shelly się zatrzymała, stanęła w bramce, no bo prawdopodobnie by to raczej złapała. Okej, czy ona wejdzie z tym, czy co ona zrobi? Dobra, no nie wiem, nie trafiła tego. No trudno, pierwszy dzień, trzeba to jakoś przeżyć. Mam nadzieję, że z hardcorem damy radę tutaj jakoś to ugrać. No niestety tej bramki nie zdążyliśmy obronić. Ale no nawet może być problem, żeby to zrobić. Okej, no chociaż teraz dała radę to Shelly, ta Shelly. Więc mamy remis już 1-1, zobaczymy drugiego. Drugą bramkę trzeba zdobyć, żeby wygrać. No teraz ten Primo się wyłoży, ja podaję do hardcora. A ja na tego Mortisa nic nie mogłem zrobić. No tak jak mówię, Mortis naprawdę wkurza, jeżeli jeszcze ktoś ogarnia, to też jest naprawdę wkurzający. Czekajcie, może go. Niestety nie trafiłem. Ult z outtime'a najlepszy. Ja podam to piłę do przodu, żeby też Mortis nas w dwójkę z hardcorem nie atakował. Okej, no teraz tutaj ładnie idzie. Dobra, hardcore już to, można powiedzieć, dopchnął do bramki. Okej, udało się zgarnąć star playera, niestety bez Epic Wina. Ale mamy plus 30,96. Widzimy się w drugim dniu, zobaczymy jak pójdzie. Dobra, lecimy z drugim dniem Powerplaya. Tak wyglądają 2 gierki, jedna przegrana, druga wygrana bez Epic Wina. Więc lecimy z 3 gierą, zobaczymy jak wyjdzie. Zaczynamy. Oczywiście ja gram Jhinem, bo cały sezon na Powerplay będę tą postacią grał. I w sumie już zobaczmy jak pójdzie tutaj giera na tych właśnie przeciwników, na Penny, Pam i tam chyba jest jeszcze Poco, tak, tu jest jeszcze Poco. Zobaczymy jak wyjdzie, całkiem okej, Pam nam dało do teamu, szkoda, że tego Tureta tak średnio postawiła, ale wydaje mi się, że trochę powinien tutaj wyleczyć. 6 gemów, więc no nie jest źle, przeciwnicy za dużo nie robią, ale wiadomo, to się wszystko może zmienić. Niestety Penny już tam ulta naładowanego ma, Pam tutaj też dosyć ciężko. Ja się staram te gemy zbierać. Aha, dobra, Penny, no dosyć średni turet, zepsuła tutaj tego tureta zdecydowanie. Dobra, żyjemy, jeszcze jeden gem. Trzeba uważać na tego Poco, może jakoś by udało się go zabrać, dobra, jest. Byleby hardcore nie padł, no właśnie niestety padł. Okej, o tutaj już bez sensu był gadżet, bo ta Pam mi pomogła z tą Penny i chyba będzie tutaj wygrana z Epic Winem. Jeszcze 10 sekund, ja sobie jeszcze użyję gadżet, no i chyba to będzie już na tyle, 5 sekund, mam nadzieję, że nie zdążę odebrać tych gemów. Dobra, no nie zdążyli, udało się wygrać z Epic Winem, czyli w sumie no nie najgorzej, szkoda, że ta przegrana w drugim dniu. Będziemy mieli 164 punkty w sumie i udało się questa zrobić. Tym razem mamy duo na Powerplayu, tutaj macie moje 2 gierki na Powerplayu, udało się 2 razy pierwsze miejsce zająć z hardcorem. Więc teraz lecimy z ostatnią gierą, na tym duo zagramy sobie Search Jhin, bo oczywiście ja muszę tym Jhinem grać. Lecimy, mam nadzieję, że uda się tutaj wygrać, fajnie by było zrobić te trzy wygrane, ale no zobaczymy jak tu wyjdzie. Search jest akurat bardzo mocny, więc tutaj warto nim grać, ale zobaczymy. Na razie tam Tara jest, 2, no Resp nie taki najlepszy, bo mamy tylko jednego Percubesa. Oj, tutaj się robi nieciekawie, bo jak widzicie mają tam na dole 3, Pingwin ma 5. A my mamy tylko jeden, więc tutaj jest trochę średnie, ten pingwin jest znani.
musimy coś tutaj zrobić, żeby zdobyć trochę tych parkiusów. Możemy w sumie tego pingwina i nani ubijać, bo oni tu mają dojazd. Dobra, czy uda się te dwa zebrać? Tu jeszcze pingwin siedzi dokładnie. Okej, wziąłem te dwa. Nie jest teraz źle. Mamy trzy z tego pingwina. Czy też się uda? Też? Czy hardcore ucieknie? Dobra, uciekł. Jeszcze się uleczę gadżetem. Ajajaj, czy tatara mnie zdąży zabić? Gadżet? Okej, dobra. Udało się ją zabić. Mamy kolejne parkiusy. Teraz to my mamy 5 parkiusów. Więc zobaczymy, jak wyjdzie ta giera. Dobrze, że się tą tarę udało. O, hardcore jeszcze tam ma jednego. No, teraz trzeba uważać, bo ten Leon i tara teraz cały czas za nami chodzą, atakują nas. Dobra, ściągnę tą tarę. Okej, udało się ją trafić. Ale dobra, udało się ściągnąć. Tutaj bomba, niezły dojazd. Tego Leona może by się udało dobić. Czy tam ten Max dobije? Chyba nie. Jesse też padnie. Więc bierzemy. Nie weźmiemy tego, bo tam serce jest zboostowany na maksa, więc trochę średnio. Hardcore ma... Hardcore'owi jeszcze brakuje jednego poziomu. Okej, mamy wielkie starcie i zobaczymy, czy tam hardcore da radę coś zrobić. Okej, udało się hardcore'owi zabić dwóch. Dobra, kolejny dzień na PowerPlayu. Tym razem mamy Siege'a. Standardowo wam pokazuję, udało się dwa razy wygrać z Epic Winem, więc lecimy od razu z trzecią gierką bez żadnego przedłużania. I zobaczymy, czy tutaj się też uda wygrać. No, już tutaj trafiliśmy na Sprouta, Penny i Bibi, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, udało się. Ładnie tam poczyścili, udało się zabić wszystkich. Teraz zbieramy wszystkie śrubki ze środka. Może ja ją ściągnę. Okej, no to było dosyć... Ajajaj, niestety tej śrubki nie podniosłem. Hardcore powinien ją podnieść, o ile ten Sprout jej nie weźmie. Ale zobaczymy, na razie mamy robota, więc możemy sobie siedzieć na środku. Się ten brok kręci, nie wiem dlaczego. No niestety, no tym robotem nic nie zrobiliśmy. Będzie trzeba grać, zbierać kolejnego robota. W sumie te dwie poprzednie rundy graliśmy, zbieraliśmy trzy roboty, więc tutaj dosyć ciekawe, czy tutaj też tak będzie. Czy ten brok zabije tą Bibi? Niestety nie. Ona tam użyła gadżetu, więc się wyleczyła. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się tutaj cokolwiek jeszcze zrobić. No niestety, już jeszcze gadżetu użyłem, ale bez sensu. Czy będziemy mieli tego robota? Jest 4-4 i uwaga, niestety remis. Tak naprawdę w ogóle nie obiliśmy, no nie, tu już nie ma szans, jeszcze mnie wybiło. No i niestety na odcinku przegrana, czyli plus 5, a i tak już dobrze tutaj było w tym dniu. No ale niestety 337 punktów. Lecimy, teraz mamy Heista. Pokazuję wam standardowo dwie gierki. Udało się wygrać, jedna z Epiciem, druga niestety bez. Więc lecimy z trzecią. Ja gram tutaj drugim Starpowerem, też Jinna, Heista. Dosyć średnio. Dobra, no i teraz trafiliśmy na Broka, Karla i Daryla. My w teamie trafiliśmy na Nitę, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że tylko nie ma pierwszego Starpowera ta Nita, ale to zobaczymy. Na razie, no Jin, tak jak mówię, na tego Heista, ogólnie na Heista średnio. Dobra, ubiję tego. Dobra, udało się. Ten Brok... Oj, nie mogłem się ruszyć. Ajaj, coś mi tutaj przerwało. Nie mogłem się ruszyć, ale jakoś udało się zabić tego Broka. Niestety Karl mnie dobił. Dobra, Brok pada. Został tylko Karl. Trzeba sobie jakoś... Okej, hardcore rozwali i otworzy tutaj ten safe. Teraz można obijać. Okej, 1700. Udało się zabić go. Hardcore jeden strzał. Ja może bardziej będę w obronie grał. No, chyba jeszcze Nita obija. Dobra. Udała się zabić Daryla, tam pewnie jeszcze Misiek jest, bo te obrażenia dosyć szybko idą. Więc mam nadzieję, że ta Nita obije jak najwięcej. Dobra, ściągam tego Broka. Dobra, udało się, niestety Nita padła, ale ona tam z Misiekiem była, 12% zostało. Misiek tam gonił jeszcze tego Daryla. Trzeba tutaj obijać, trzeba to skończyć. Niestety Epic Queena już nie mamy, bo zeszło nam HP na safe poniżej 60%, ale dobra, mamy wygraną. To już było trochę ciężej niż w tych pozostałych gierach, więc mamy 430 punktów. Dobra, kolejny dzień, tym razem Brawl. Zagrałem dwie giery, niestety jedna przegrana, druga wygrana bez epika, więc lecimy z trzecią gierką, zobaczymy, jak wyjdzie. Okej, mamy Rico i Primo w teamie, zobaczymy, jak wyjdzie. Ja oczywiście Jinem gram, a przeciwko jest Penny, Rosa. A, to Rosa to w ogóle hardcore. I Bo, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się to wygrać, ale no... Okej, odepchnę tą Penny. Dobra, 1000 HP, może uda się zabić. Okej, udało się mi, 420 HP zostało. No nie, tutaj będzie ciężko, jeszcze ten turret Penny na pewno będzie przeszkadzał, więc tutaj dosyć ciężko. Ale zobaczymy. Dobra, Primo tam dosyć dobrze sobie radzi, niestety padł tam, bo został zabity. Dobra, został tylko hardcore. No i niestety to raczej nic nie da. Mam nadzieję, że ten Rico nam tutaj dużo pomoże.
Boriko na tą mapkę nawet całkiem okej. Okay. Teraz jest overtime, będzie za 3 sekundy, więc no tutaj zacięta giera. Okej, okay, Penny. Oj, dobra, tego tureta od razu wysadziła. Okej, okay, no Hardcore tutaj strzelił samobuja, udało się to wygrać w sumie. Fajnie, Hardcore oddał, mógł w sumie wcześniej, żeby był Epic Win, ale nieważne. Mamy solo na powerplayu. Niestety dwie poprzednie gry nie poszły mi za najlepiej. Zająłem czwarte i piąte miejsce, jak widzicie. Lecimy z właśnie trzecią gierką. Okej, lecimy. Mam nadzieję, że się nikt nie steamuje w tej gierce. No mam taką nadzieję. Dobra, zbieram tego Power Cubesa. Oczywiście ja też tu gram z drugim Star Powerem, bo no pierwszy Star Power nie miałby tu sensu. Nie mam w ogóle tutaj kogo leczyć. Zobaczymy, jeden Power Cube zebrany. No i niestety tego raczej nie uda mi się zebrać. O nie, jeszcze tutaj Daryl leci. Trzeba wszystkie krzaki sprawdzać. Dobra, mam ulta, czyli większy damage. Zobaczymy, jak wyjdzie. Myślę, że nie będę nikogo ściągał. Wolę sobie zostawić ten większy damage zdecydowanie. No z tym Coltem będzie tutaj walka. Czy Sandy? Okej, nie. Sandy tam gdzieś poszedł na dół. No z tym Coltem. Takie obijanie. Całe szczęście ja mam trochę większy, też mam trochę łatwiej trafić go. Ten Colt dalej żyje. Kto tu jeszcze został? Penny, Serge, Colt, ja i jeszcze jedna postać. Tylko nie wiem, kto to jest. Prawdopodobnie siedzi w tych krzakach. Okej, dobra, Penny już nie ma. Trzeba uważać na Serge'a, bo prawdopodobnie ma dosyć dużo tych Power Cubesów. Okej, Colt atakuje. Ja może teraz trochę bardziej przy kampie. Dobra, Serge padł. Wow, tutaj Leon, 9 Power Cubesów. Dobra, gadżet, żeby się wyleczyć. Mam nadzieję, że oni się nawzajem zabiją, mnie zostawią na drugie miejsce, fajnie by było. Ja może bym tak trochę pobijał tego Serge'a, 5 Power Cubesów ma. Czy uda się? Czy ten Leon da radę go zabić? No bo ja raczej nie. Oj, jeszcze tutaj próbowałem. Dobra, jest. Udało się drugie miejsce. No tutaj w ogóle nie wiedziałem, gdzie ten Serge jest, jak się tepnął, ale udało się wygrać jakoś drugie miejsce. Mamy 577 punktów. No nie jest to najwięcej. Dobra, lecimy z powerplayem. Niestety jedna przegrana i wygrana. Zobaczymy, jak pójdzie trzecia gra. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Tym razem Hardcore zagra Tickiem, ja oczywiście Jinem, no i niestety do teamu dało nam Tarę, a przeciwko jest Serge, więc no może być ciężko. Okej, no Tara zebrała gwiazdkę, no ale niestety padła. Tutaj trzeba jakoś przejść. Okej, Serge jest zabity. Czy uda się przeżyć jeszcze gadżet? Nie, no niestety nie udało się. Już ten Brock tym ultem nie sięgnął. Dwie gwiazdki nadal przewagi przeciwnicy mają. Okej, dobra, Hardcore tutaj porobił. Ja może chciałem ściągać tego Serge'a, ale nie było sensu, więc po prostu nie ściągałem, tylko zabiłem go. A i niestety jest źle teraz. Czy uda się? Dobra, jest w ciemno pól, udało się ściągnąć Brocka. Głowa leci, ten Serge nie może za bardzo. Okej, okay, dobra, no i padł, zresetowałem mu się wszystkie ulepszenia. Znowu głowa. Okej, okay, nice, tutaj Hardcore tym tickiem dobrą robotę robi. Jednej gwiazdki nam brakuje do Epic Wina. A chyba będzie wygrane, bo już przeciwnicy nie grają. Więc udało się trzecią gierkę wygrać z Epic Winem. Jest naprawdę dobrze. Tutaj 612 punktów na powerplayu. Teraz będę miał 645, więc jest dobrze. 680 punktów, jak widzicie, mam po dwóch grach. Niestety jedna wygrana, druga przegrana. Tutaj zawsze mam tak, że jak trafią na Jesse, to z góry zakładam, że będzie to przegrane, chociaż jedną grę się tutaj, jak widzicie, udało wygrać, drugą niestety nie, więc lecimy z trzecią gierką. Ja gram drugim Star Powerem do tego, w sumie pierwszym, tym leczącym Star Powerem gram do Jina. W sumie nie wiem, te poprzednie też tak grałem i jakoś za dużo nie leczyłem, więc w sumie mogłem sobie zmienić. No i niestety trzecia gra i trzeci raz Jesse, no naprawdę ja tu mam jakiegoś niefarta, ale no mam nadzieję, że uda się. No i niestety jeszcze w przeciwnym teamie jest Serge, co utrudnia jeszcze bardziej, bo wiadomo, jeżeli on się zboostuje na maksa, to będzie masakra, nie uda się już nic zrobić. No ale ta Jessie, zobaczcie sobie, co zrobiła ta Jessie w tym momencie i ona im tak naprawdę oddała te gemy. Okej, udało się zabić, no tutaj dosyć sporo autoimuje. Okej, no teraz musiałem jak najszybciej tutaj oddać ten strzał, żeby zabić tego Jina, bo by nam wyniósł gemy tak naprawdę. Dobra, i teraz my mamy 10 naprawdę, teraz musimy się cofnąć i będzie naprawdę bardzo dobrze. Czy ja padnę? Nie, okej, no ale nie, ja padam niestety przez Serge'a. Okej, no ten Jin tam padnie przez tureta, tylko żeby oni jeszcze nie zdążyli zebrać tych gemów, bo to też jest dosyć ważne. No i tutaj Serge idzie po tego. Słuchajcie, oni to zbiorą to. Musimy ubić tego Jina. Nie udało się, za późno już i niestety zebrali to. Znowu mamy odliczanie, ta Jessie nie może tak agresywnie grać, bo zaraz te gemy straci. No właśnie, straciła nam gemy i Crow już z tym odskoczył. No i niestety, prawdopodobnie będzie już to przegrane, bo nie ma
za dużych szans, żeby to odzyskać. No niestety Crow wziął te gemy, odskoczył z nimi i druga przegrana na tym game grabie, na tym powerplayu. Trochę niefajnie, nie udało się bić ponad 700 punktów. Kolejny dzień, tym razem Brawl, w sumie to już jest końcówka, 4 dni do końca. Standardowo pokazuję, jak mi poszło. Wy wygrane z Epic Winem, więc lecimy i gramy, ja gram oczywiście no Jinem. Hardcore sobie zmienił na jedną grę, zagrał Sergem, a teraz gra Galem. Dobra, mamy niestety mamy w teamie Tika. No, zobaczymy jak wyjdzie, mam nadzieję, że też uda się to wygrać. Bo wczoraj no niestety bez Hardcora i nie poszło za dobrze, ale w sumie to sami widzieliście jak to poszło. Głowa poleciała w tą tarę. Czy Hardcore da radę to strzelić? Niestety, ajaja, linia, niestety na linii było i nie wpadła ta piłka, ale tu było bardzo blisko. Okej, okay, Primo padł, niestety wychodzi tara, Max, tego prawdopodobnie nie uda się strzelić, chyba że jakoś. Dobra, no i Hardcore'owi się udało, tu akurat szybko ta Max padła, udało się, trzeba uważać teraz na ulta od Primo, żeby czasami nie chciał sobie skoczyć na tą piłkę albo na nas. Bo właśnie tak jak to zrobić teraz, ta tara mnie trochę tutaj martwi. Dobra, Max padł, w sumie padła. Okej, no Hardcore tam wybronił tarę, żeby ten tik tylko teraz nam nie zepsuł. Jeszcze tam, oj, chociaż dobra, bo tutaj już się zrobiło trochę niebezpiecznie, jak ten tik to odbił od tej beczki. Mam nadzieję, że ten tik nie będzie strzelał do swojej bramki. Dobra, nie strzelił, całe szczęście, plus 30 kolejne. Przy okazji sobie questa zrobiłem, 780 punktów. Już ostatnie dni powerplaya, tym razem duo na powerplayu. Nie nagrywałem tego, bo zajęłoby to zbyt długo, więc po prostu wam pokażę battle loga. Udało się zająć dwa razy pierwsze miejsce i raz niestety czwarte. Tutaj oczywiście Boy Search pierwsze miejsce niestety. Mamy Heista, niestety dwie poprzednie gry przegrane. Mam nadzieję, że tą gierkę uda się chociaż wygrać. Mamy teraz Colta, Hardcore gra Barley'em, ja oczywiście Jinem niestety. Zobaczymy jak wyjdzie, będę się starał bardziej w obronie tym Jinem grać. Gram też drugim Star Powerem, Barley idzie środkiem. Dokładnie, ten Colt go niestety nie widział. Dobra, wiecie co, ściągnę go, żeby się z nim nie kręcić po prostu. I może uda się coś tutaj zrobić jeszcze. Tutaj wygląda to bardzo dobrze, bo ten Colt udało się wygrać gierkę akurat na, jak nagrywałem tą ostatnią. 899 punktów. Już przedostatni dzień na powerplayu. Dwie poprzednie gry, niestety jedna wygrana, druga przegrana. Okej, lecimy. Niestety Poco, Rosa i Jackie, niestety, no będzie ciężko, my mamy w teamie Sandy, ale mam nadzieję, że uda się to jednak wygrać. No może być tutaj zdecydowanie problem, nie mamy za bardzo postaci, która by dała radę pokonać Jackie czy Rosę. Udało się zebrać trochę śrubek, w sumie 3, ale niestety przeciwnicy mają robota, trzeba go wybronić. Będą oni mieli przez to środek, ale robota bronimy całkiem dobrze. No bo zerowe obrażenie. No i niestety przeciwnicy mają środek, mamy 3 śrubki, za dużo nie zebraliśmy. W sumie to nic, sporo nam tu obili, 50%, no 47% zostało. Czekajcie, może tego Poco by się udało, nie będą mieli heala, no ale co z tego jak ja padłem. Został tylko Hardcore, który na Jackim nie może za dużo zrobić. Przegrana, żadnego robota nawet nie zgarnęliśmy, więc niestety druga przegrana. Więc w sumie już nie będę czekał do końcowego ekranu, tylko widzimy się w ostatnim dniu. Dobra, ostatni dzień, normalnie skończyłem grać. Mamy 1008 punktów i dwie gierki zagrane. Tutaj dobrze akurat się udało, trafiliśmy w sumie dwa razy na tego samego typa, który grał Sergem, więc naprawdę ogarniał nim. Okej, to lecimy z gierką. No i widzicie, znowu ten Serge, trzecia gra z nim. No naprawdę się udało. Ja oczywiście tym Jinem gram na stronie, Hardcore Pingwina wziął na środek. No i tutaj z tym Sergem gra w sumie też na stronie, ktoś skacze. No tutaj trochę jest średnie to, że cały czas skaczą. Ten pokopanie, ja się gadżetem wyleczę, bo dlaczego by nie? Okej. Okej, udało mi się uniknąć. Tu będzie Epic Win, wydaje mi się jednak, że nie. Bo to chyba 15 gemów nie może się zrespić, a tu na pewno się zrespi jeszcze jeden gem, więc... No niestety, tym razem bez Epica mamy wygraną trzecią gierkę. Trzeci raz w sumie z tym samym Sergem zagraliśmy, no i trzeci raz zgarnął Star Playera, 1008 punktów mam. No tak jak mówię, niestety tutaj bez Epic Wina, sobie poczekamy na sam koniec sezonu tak naprawdę, bo jeszcze 5 godzin. I mamy zakończenie sezonu na Powerplay, udało się zrobić 1038 punktów, 3000 Star Punchów za to, więc o wiele lepiej niż w sezonie, w którym grałem cały z radami, więc odbieram sobie. I myślę, że to było tyle w tym odcinku, trochę pewnie dłuższy odcinek, ale jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!